Niesamowite, spektakularne, nadzwyczajne. Powoli zaczyna brakować słów na określenie tegorocznych obłoków srebrzystych. Biją rekordy zasięgu, obfitości, jasności i wielkości na niebie. Obserwatorzy zgodnie podkreślają, takiego sezonu jeszcze nie było, a jesteśmy dopiero na półmetku. Jakby tego było mało, nocne obłoki parę razy zapłonęły w kolorze czerwieni. Zwykle oglądamy je w barwie, którą doskonale oddaje angielskie określenie Electric Blue. Skąd więc czerwień? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do specjalistów z powiązanego z NASA portalu spaceweather.com. Odpowiedź brzmi, przyczyną jest ozon, a ściślej jego brak. Wiadomo powszechnie, że Ziemię spowija warstwa ozonowa. Kiedy promienie Słońca odbijają się od lodowych mikrokryształków tworzących obłoki srebrzyste i biegną ku nam, najpierw spotykają się z cząsteczkami ozonu w ziemskiej atmosferze. Gdy ozonosfera dotknięta jest niedoborem trójatomowego tlenu, światło w zakresie czerwieni łatwiej przez nią przenika, a efekt wzmacnia przejście promieni przez troposferę, tworząc rubinowy zafarb, przede wszystkim w szczytowych partiach oglądanych przez nas obłoków srebrzystych. Szczegółowy poradnik ich obserwacji i fotografowania zamieszczamy w poprzednim odcinku. Korzystajmy z każdej nadarzającej się okazji, bo srebrzaki nie ukazują się co noc i nie ma reguły ich pojawiania się na niebie. Po prostu są jak duchy. W kalendarzu astronomicznym pierwsza połowa lipca 2019 nie obfituje w równie spektakularne zjawiska na firmamencie. Warto jednak odnotować opozycję Saturna. 9 lipca planeta w kapeluszu znajduje się w przeciwstawieniu ze Słońcem, co oznacza, że widać ją przez całą noc. Patrząc przez teleskop, tuż obok być może wypatrzymy też Tytana, największy księżyc Saturna. Właśnie tam poleci kosmiczna ważka, która w 2034 roku latać będzie nad powierzchnią tego intrygującego świata. Sam Saturn świeci niewysoko nad południowym widnokręgiem jako punkt ustępujący blaskiem jedynie Jowiszowi. 13 lipca do największej planety Układu Słonecznego dołącza Księżyc, który dwa dni później przesuwa się do Saturna, osiągając prawie pełnię. A kiedy już ją osiągnie, będziemy mieli okazję podziwiać zaćmienie Księżyca, o którym opowiem w kolejnym odcinku. Na koniec wielki konkurs Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Nazwij planetę. Szczegóły zna dr Krzysztof Czart z IAU Poland. Na początku będą przyjmowane zgłoszenia nazw, propozycje nazw, dwóch nazw dla gwiazdy, nazwa dla planety i krótkie uzasadnienie, dlaczego takie nazwy proponujemy. Kto może taką propozycję zgłosić? Krótka odpowiedź, każdy. Może to być osoba indywidualna, można sobie zgłosić grupą osób, ale mogą być to też zgłoszenia instytucjonalne. Może to być jakaś organizacja, może być klub astronomiczny, może być szkoła, firma. To ma być po prostu polska gwiazda i polska planeta w cudzysłowie. No tak, w cudzysłowie polski układ planetarny. BD plus 14, 4559. No nie, no to zdecydowanie trzeba nazwać ją jakimś zgrabnym imieniem. Planetę odkryto w roku 2009. Dokonał tego zespół polskich astronomów pod kierunkiem profesora Andrzeja Niedzielskiego. Ten pierwszy etap konkursu, czyli te propozycje nazw, zbierane są do końca lipca. I można je nadsyłać poprzez stronę internetową iaustok.pl/planety. Dotąd na konkurs wpłynęło już ponad 1000 zgłoszeń, ale o zwycięstwie wcale nie decyduje kolejność ani liczba propozycji. Można je składać do końca lipca pod adresem, który wyświetla się na ekranie. A kto chciałby dodatkowo powalczyć o nagrody Radia Planet i Komet i kanału radioteleskop.pl, które patronują wydarzeniu, niech śle swoje pomysły na nazwy dla polskiej planety i jej Słońca także do nas. Do wygrania mobilny teleskop dla początkującego astroamatora oraz 3 zestawy pocieszenia w postaci wydawnictw i gadżetów astronomicznych. My też czekamy do końca lipca pod wskazanymi na ekranie adresami. Powodzenia, Piotr Majewski.